Hej. Hej, hej. Wiecie, tak sobie myślę jeszcze o tym, że my często podchodząc do jakiejkolwiek sytuacji, spotykając się z kimkolwiek, tak bardzo, można powiedzieć, zabieramy sobie możliwość pięknego doświadczenia przepływu tym, że podchodząc do czegokolwiek, do kogokolwiek, niesiemy w sobie jakieś oczekiwania. I widzicie, to jest takie niesamowite, żeby tak naprawdę żyć, mówię do siebie, bez oczekiwań. Brzmi dziwnie, bo jak tu nie oczekiwać, kiedy życie jest takie pełne różnych, no właśnie, celów, by je spełniać i oczekiwać spełnienia. Ale o co mi chodzi, kochani? Tak naprawdę są w nas różnego rodzaju jakości, różnego rodzaju, można powiedzieć, takie wiatry, które kierują, pociągają naszą uwagę ku czemuś. I w tu i teraz robimy zawsze krok w tym kierunku, który wieje w nas. Tak naprawdę ten kierunek to jest nie na zewnątrz, a jest tylko i wyłącznie w nas. To jest odczucie, stan, przestrzeń. My po prostu niby idziemy gdzieś na zewnątrz, ale tak naprawdę po to, żeby czuć coś wewnątrz. I to jest takie oczywiste, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, gdzie idziemy. Czy jedziemy maluszkiem, czy dużym Fiatem, czy Mercedesem. Chodzi o to uczucie, które niesiemy w sobie. To nie ma znaczenia, czy idziemy, jedziemy na Hawaje, do Afryki, na Bali, do Portugalii, czy do lasu obok naszego miasta. Chodzi o uczucie wewnątrz, o ten stan. I to jest piękne właśnie, że tak naprawdę ta nasza podróż to nie jest na zewnątrz, tylko do wewnątrz. I my nieraz, chcąc gdzieś dotrzeć, wiążemy się oczekiwaniami, że jak dotrzemy tam, czy z kim się spotkamy, to coś się zadzieje. Zadzieje się romans z jakimś miejscem. Że coś się stanie i spełni się w nas, bo tam gdzieś dotrzemy. A tak naprawdę to potem częstokroć pojawiają się rozczarowania. Jakieś takie sytuacje, gdzie tak naprawdę odkrywamy, że te oczekiwania nas tak związały, tak sfokusowały, tak zamknęły, że po prostu nas ścisnęły i nie dały w ogóle nam przestrzeni na to, by doświadczyć miejsca, doświadczyć sytuacji, doświadczyć spotkania. A najczęściej to tak naprawdę totalnie nas przekierowały w takie miejsca, gdzie to, co moglibyśmy przyjąć, doświadczyć, to tak naprawdę przejawiło się w jakimś takim bardzo małym stopniu. Ale kiedy puszczamy jakiekolwiek oczekiwania, kiedy w ogóle podchodzimy z taką otwartością, radością na spotkanie, na jakieś spotkanie z miejscem, spotkanie z sytuacją, spotkanie z jakąś grupą, spotkanie z kimś i pozwalamy, by energia, by światło w nas, by te uczucia, te stany w nas się przejawiały tak naturalnie. By ten przepływ nam pokazywał drogę w tu i teraz. No właśnie, bo to wszystko tak naprawdę dla mnie wiąże się z tym takim słuchaniem siebie, z taką uważnością,
wobec tego, co czuję i jak w tym ogrodzie śpiewają moje ptaki. I widzicie, kiedy puszczam te wszystkie oczekiwania, a jestem w tu i teraz, to pojawia się uczucie. Z oczekiwań pojawia się jakaś tęsknota za uczuciem, ale pojawia się rozpoznanie tego stanu w sobie, uczucia, które jest tu i teraz. I ono jest jak przewodnik. Ono jest jak taki drogowskaz, kompas. I kiedy pojawia się oczekiwanie, to my zabieramy siebie z tu i teraz w przyszłość. Że chcemy, żeby ta przyszłość była jakaś. Ale przyszłość to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie w tym kontekście tutaj taką iluzją, którą my się wkładamy, że chcemy się czuć jakoś w przyszłości. Ale to nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby czuć się w tu i teraz. No kurczę, to jest takie proste. Żeby zadbać o to uczucie w tu i teraz, a nie fokusować się na tym, co ja chcę czuć jutro czy pojutrze. Jeszcze oczekiwaniem się wiązać, że muszę to czuć w przyszłości, bo coś tam sobie warunkuje, że coś się wydarzy, czy coś. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle ciekawie ułożone, że tak naprawdę, kiedy dbamy o to uczucie w tu i teraz i to uczucie jest jak przewodnik nas prowadzi, to my tak naprawdę mamy totalny chillout bezwarunkowy w przepływie. Nie oczekując od nikogo, od kogokolwiek, od czegokolwiek, czegokolwiek, pozwalamy na to, by to uczucie w nas, w tu i teraz, było tym przewodnikiem. I ono przejawia, pokazuje nam drogę. Tak więc, kochani, nie ma co gonić za uczuciem w przyszłości, ani cały czas sobie przywoływać uczucia z przeszłości, ale po prostu dostrzec to, że wszelkiego rodzaju nasze myślenie o tym, że jak coś się stanie, gdzieś dotrzemy, z kimś się spotkamy, to pewnie będziemy mieli uczucie. Zostawić te oczekiwania i pozwolić sobie na to, żeby dbać o ten ogród w sobie samym. Bo to jest najważniejsze, żeby to uczucie w nas, w tu i teraz, jest jak przewodnik, jest jak kompas. Tak więc najlepszego dla Was. Hej!